W piątek 28 stycznia odbyła się czwarta sesja Rady Gminy Moszczenica. Wagą czwartej sesji było uchwalenie budżetu gminy na rok 2011, który po wcześniejszych debatach jednogłośnie został uchwalony. Zadłużenie gminy w ramach oszczędności jest mniejsze od planowanego o 546 tysięcy złotych. Ja będę prosił o wprowadzenie dzisiaj do sesji jeszcze 5 projektów uchwał Rady. Ale szacuję, że wydłużenie dzisiejszej sesji z tego powodu będzie oscylować w granicach 20 minut, ponieważ sprawy są bardzo proste i oczywiste. Głosowanie, wniosek wójta gminy o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad w punkcie 5 podjęcie uchwał w kolejnych podpunktach 5 projektów uchwał zgłoszonych przez pana wójta. Kto jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję. Stwierdzam, iż podczas głosowania na sali obecnych jest 15 radnych. Ilością głosów 15 za. Wniosek został przyjęty. Bardzo dziękuję. A tym samym projekty uchwał zgłoszone przez pana wójta zostały włączone do dzisiejszego porządku obrad w punkcie 5. W budżecie gminy na rok 2011 przewidziane są między innymi takie inwestycje jak kompleks sportowy Orlik w Moszczenicy, zakup sprzętu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy, a także postawienie 4 lamp oświetleniowych w najbardziej niebezpiecznych miejscach w centrum wsi Staszkówka. Przed chwilą radni w 15-osobowym kompletnym składzie uchwalili budżet, ale była co najmniej godzinna debata dzisiaj. Przypomnę, że projekt budżetu był przygotowany już 15 listopada ubiegłego roku. Był debatowany na wszystkich komisjach problemowych Rady Gminy i już wcześniej budził pewne wątpliwości i emocje, które w toku debaty zostały rozwiane. Dzisiaj zatem było drugie podejście, tym bardziej istotne dla mnie i dla radnych i dla naszej gminy, iż pojawiły się autopoprawki. Z tych najciekawszych, być może bardzo atrakcyjnych i ważnych dla naszej gminy, to pojawił się nowy zapis dotyczący budowy Orlika w Moszczenicy, o którym do tej pory tylko w niektórych środowiskach mówiono i marzono, patrząc na skutecznego Orlika w Staszkówce, a to duże zadanie i duża kwota, ponad 1 milion złotych. Ale także bardzo ważne zmiany dotyczące chociażby naszych strażaków, ochotników, gdzie chcemy sfinansować im sprzęt do ratownictwa technicznego za kwotę około 10 tysięcy złotych, co jest jednym z podstawowych wymogów przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z głosowania i z debaty jestem bardzo zadowolony. Nasz budżet po autopoprawkach kształtuje się na poziomie 21 milionów złotych dochody i wydatki. Z tego ogromna kwota. Prawie 50% to są wydatki majątkowe. To wszystko, co na nasze zadania inwestycyjne pragniemy przeznaczyć w tym już rozpoczętym 2011 roku. Na dzień dzisiejszy mówimy przede wszystkim o sprzęcie do ratownictwa technicznego. Czyli komplet urządzeń takich jak rozwieraki, jak piła, jak nożyce hydrauliczne. To, co potrzeba przy akcjach ratowniczych, przy zdarzeniach, na przykład wypadkach drogowych albo katastrofach budowlanych. Taki sprzęt, co prawda używany, ale w bardzo dobrym stanie już jest przygotowany. Brakowało tylko ostatecznej decyzji, skąd wziąć pieniądze. Myślę, że po dzisiejszym głosowaniu radnych już takiej wątpliwości nie ma. Ale to nie wszystko, co potrzebuje nasza jednostka w Moszczenicy do dobrej działalności. Na bieżący rok planujemy również zakup lepszego samochodu gaśniczego. Część środków już w budżecie gminy jest odłożona. Mają to być pieniądze pochodzące z funduszu sołeckiego. Kwota około 22 tysięcy złotych. Co prawda będzie niewystarczająca na dobry samochód, ale myślimy, skąd pozyskać kolejne pieniądze. W ubiegłym roku planowaliśmy już budowę boiska trawiastego, stadionu, ale z przyczyn od nas niezależnych, na skutek powodzi, Urząd Marszałkowski wycofał się z wcześniejszych deklaracji finansowania takich zadań.
W tym roku już prowadziłem rozmowy i zgłosiliśmy akces do programu Moje Boisko Orlik 2012 z myślą właśnie o Moszczenicy. Jesteśmy na liście starających się gmin o takie przedsięwzięcie w tym roku. Lista oczywiście jest duża, na pewno wszyscy środków nie otrzymają, a finansowanie jest w tym roku bardzo atrakcyjne, lepsze niż w ubiegłym. Za zadanie warte niewiele ponad 1 000 000 zł gmina może otrzymać dotacji w granicach 800 tysięcy. To będzie około 80% wartości całego przedsięwzięcia. Zatem warto się starać, warto projektować i warto negocjować z samorządem województwa, żeby ten program również dla Moszczenicy był adresowany w tym roku. Szanse oceniam w tej chwili na 50%. Na sesji nie tylko obradowano i głosowano, ale jak co roku zostały przyznane nagrody wójta gminy w dziedzinie kultury i kultury fizycznej. W tym roku otrzymali je Magdalena Brataniec za promowanie gminy swym talentem wokalnym, a także po raz kolejny nagrodę otrzymał znany wszystkim Krzysztof Kowalski, wielokrotny mistrz i wicemistrz w zapasach. Jak wyglądały twoje początki kariery? Początki zaczynałem 12 lat temu w szkole podstawowej Staszkówce z trenerem Robertem Nowakiem. U niego pierwsze kroki stawiałem na macie, on mnie wszystkiego uczył. Później, po tym jak mi się wszystko spodobało, już przeszedłem do Gorlic, do trenera Zbigniewa Krasowskiego, do GZKS-u. No i tam już zaczęły się większe wyniki. Mistrzostwa Polski, pierwszy mój medal na Mistrzostwach Polski to był taki jakby... Do dziś wspominam, bo od tego się w sumie zaczęło wszystkiego, od brązowego medalu Mistrzostw Polski kadetów i później po kolei już wszystko, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata, też medale, także że no, najbliższe plany to są, mam start w Warszawie w drugim Pucharze Polski, będę chciał walczyć o najwyższą lokatę, również o reprezentację, no i dalej zobaczymy jak się wszystko potoczy, no, jeśli będzie dobrze szło to będę walczył o najwyższe laury, no, że tak powiedzieć. A myślę, że będzie dobrze. Także. Młoda, utalentowana uczennica Liceum Kromera w Gorlicach. Jak się czuje po wręczeniu nagród przez wójta i przez Radę Gminy? Jest to dla mnie bardzo wielkie wyróżnienie, za które bardzo chciałabym podziękować. Jest to bardzo miłe na pewno. Jak wyglądały twoje pierwsze początki kariery? Zaczęło się od śpiewania w chórze szkolnym, jeszcze w podstawówce, później pierwsze solówki i później pierwsze konkursy. Jakoś to poszło. Jakieś pierwsze wygrane pamiętasz? Pierwsza wygrana to było drugie miejsce w międzyszkolnym konkursie piosenki europejskiej. To było w pierwszej klasie gimnazjum. A plany na przyszłość? Plany bardziej są związane z marzeniami, o które trzeba walczyć. A jakie masz marzenia? Aby dostać się do Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydział Wokalno-Aktorski. Laureatom życzymy owocnych sukcesów w swoich dziedzinach.